Dawid Synówka, dyrektor marketingu Total Betu. Dziękuję. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jesteśmy na gali FEN 38 i mamy okazję chyba debiutować, jeśli chodzi o waszą firmę w kwestii bukmacherki tutaj. Tak, to jest początek naszej współpracy z Fight Sportem, natomiast z FEN jesteśmy już od 2 lat, natomiast jest to szczególny FEN, gdyż jesteśmy sponsorem tytularnym, a tak naprawdę wyłączności na kursy. Mieliśmy okazję chwilę porozmawiać, ale jeszcze dopytam, bo nie słyszeli tego nasi internauci. Ciekawa rozmowa dotycząca tego, jaki jest procentowy udział sportów walki ogólnie w całej bukmacherce, w waszym na przykład zestawie propozycji dla klienta. Patrząc na to, na co stawiają nasi klienci, w Polsce jest piłka nożna na pierwszym miejscu, długo, długo nic i później inne sporty, także te sporty walki jeszcze w mojej opinii raczkują, aczkolwiek zbliżają się do tych takich najważniejszych, czyli piłka nożna, tenis, koszykówka, tenis stołowy, także inne sporty, natomiast jeszcze raczkujące są te sporty walki pod względem zainteresowania. One być może bardziej interesują internautów, natomiast jeszcze są mniej obstawiane. To z ciekawości zapytam o przekrój wiekowy tych grających w sportach walki na przykład, jeśli macie w ogóle już taki research zrobiony i ewentualnie najwyższa nagroda, jaką udało się waszemu klientowi na przykład wygrać. Macie to już gdzieś tam takiego klient miesiąca albo klient roku na przykład Total Betu? Są oczywiście wysokie wygrane i to tak naprawdę zależy od włożonej stawki przemnożonej przez kurs. To jest jakby oczywista kwestia. Na jedną walkę czy na cały zestaw? Bo to od razu podpytam. Na jedną walkę, jeżeli mamy faworyta, tak jak dzisiaj na kawę było 1,15 bodajże, także biorąc pod uwagę pojedyncze zdarzenie i odciągany w Polsce jeszcze podatek od obrotu 12%, to no, nie opłaca się stawiać na jedną wydarzenie, dlatego my też zachęcamy naszych klientów na obstawianie ako 3 czy ako 4, czyli z 3 bądź z 4 zdarzeniami. Dzięki temu ta wygrana jest większa poprzez pomnożenie kursów i dodatkowo też mamy grę bez podatku 24/7 i to powoduje, że ta wygrana jest wyższa, czyli po prostu ten podatek, który oddajemy my Państwu, my też zwracamy dla naszego gracza, żeby mógł wygrać więcej. No, jesteśmy świeżym bukmacherem, mimo wszystko od 3 lat, ale świeżym na rynku, no, staramy się jakby tym wyróżnić na rynku. Jeśli chodzi o w ogóle, powiedzmy, organizacje, z którymi współpracujecie. Macie w tej chwili FEN, macie HFO i macie też Armię Fight Night, ale chyba dla kibiców jest jedna ważna organizacja na świecie, to jest UFC. Jak dużo klientów gra i obstawia walki UFC, które dzisiaj na przykład w nocy UFC 270 będzie? UFC zdecydowanie to jest... Motor pociągowy? Motor tak, napęd na szczególnie, że to jest już któraś set gala, tak? Przypomnijmy sobie, że FEN to jest 38. galą z rzędu. HFO czy Armia to są walki kilkanaście czy też kilka, natomiast no UFC, nie oszukujmy się, jest marką już bardziej wyrobioną i zdecydowanie widać, że większa liczba osób stawia na właśnie na te gale. Na czym wy wygrywacie, a na czym na przykład przegrywacie? No oczywiście bukmacher żeruje na niespodziankach, to jest jakby kwestia oczywista, czyli jeżeli jest im więcej niespodzianek, tym więcej możemy zarobić. Natomiast też klient musi sobie obstawić to, co on chce. I niekoniecznie na sporty walki, tak? No bo te kursy można łączyć sobie z innymi sportami i na kuponie mieć połączoną piłkę, tenis czy sporty walki, to zależy od preferencji już gracza. A jak wygląda lojalność na przykład kibiców sportów walki? Czy oni jak już wchodzą do was, to zostają na stałe? Czy wycofują się, czy zawieszają gdzieś i szukają innego bukmachera? Czy różnica kursów jest dla nich ważna? Czy to, że przyzwyczaili się, załóżmy, do łatwego panelu obsługi i są tymi lojalnymi klientami? Na pewno ta lojalność w Polsce nie jest przywiązaniem do jednego bukmachera i no, staramy się, aby nasz serwis był przyjazny, to po pierwsze.
Po drugie, jeżeli mamy, tak jak dzisiaj, FEN 38, mamy wyłączność na kursy, także no, tutaj tylko u nas można obstawiać FENA. Natomiast jeśli są inne, typu KSW, typu Armia, gdzie tych wyłączności nie mamy, to staramy się dać dobrą ofertę. Po pierwsze, dobre kursy, które przemnożone przez siebie dadzą wyższą wygraną, no i to, o czym wcześniej wspomniałem, grę bez podatku, czyli jakby to przy wielu zdarzeniach, od trzech zdarzeń można już grać bez podatku i ta wygrana jest po prostu u nas wyższa, no i tym staramy się zachęcić. Natomiast jak klient wybierze, no to już zależy od jego preferencji, czy woli lepszy serwis, czy woli kolorystykę zieloną, czy też inną, to tak naprawdę zostawiamy klientowi. Właśnie, jeśli chodzi o tego klienta, to tak naprawdę przekrój wiekowy jest różny, czy raczej dominują u Was młodzi, nowo pozyskani klienci, jeśli działacie te 3 lata? Powiem tak, 18 plus, mężczyzna. I to tak naprawdę do 100 czy ponad 100 lat. Zdarzyli się klienci na przykład 70, o 70 to pewnie tak, ale 80? Jest 80 plus, także może w mniejszym stopniu, aczkolwiek jest też zaraz tylko 18 plus skończone, także tutaj nie ma reguły. Wszystkie dokumenty są sprawdzane i jakby no, mamy w Polsce no, w tej chwili kilkanaście działających bukmacherów legalnie, licencji wydanych przez Ministerstwo Finansów. I no, napływają nowi, aczkolwiek no, mamy też jeszcze tak zwaną szarą strefę, z którą no, państwo walczy mniej lub bardziej skutecznie, natomiast no, staramy się jakby znaleźć swój kawałek tortu na tym rynku. To z ciekawości jeszcze też jedno pytanie, bo nie jestem stałym hazardzistą, ale powoli się wciągam. Tylko zapytam, czy bardziej obstawiają wyniki walk, czy bardziej na przykład kombinacyjnie, na przykład na rundę, albo poddanie, albo zakończenie przed czasem, albo walka na punkty, jak to wygląda? Już prześledził pan? Najczęściej jest to zakład na zwycięstwo danego zawodnika w połączeniu z kombinacją z kilkoma walkami, tak? Natomiast często też wystawiamy, tak jak dzisiaj były zakłady specjalne, czy dane dwie czy trzy osoby skończą walkę przed czasem albo je wygrają. Także tych zakładów specjalnych, kombinacyjnych z naszej strony jest trochę, natomiast zwykle to jest jedynka albo dwójka tak zwana, tak? Bądź remis, no ale wiadomo, w walkach nie ma obstawienia remisu, ale w piłce nożnej to jest 1x2, czy też w piłce nożnej stawiamy na liczbę bramek, liczbę kartek, a w walkach jest to bardziej uproszczone i albo przed czasem, albo ktoś wygra z lewej albo z prawej strony, tyle. Sporty walki są wdzięcznym klientem dla zakładów bukmacherskich, bo zapytam od drugiej strony z kolei, czy po prostu to jest dla Was wymarzony klient, który interesuje się, żyje, rozważa różne warianty, nie gorzej chyba niż kibice piłki nożnej. Współpracując na przykładzie z organizacją FEN, mamy bardzo dobrą współpracę, bardzo dobrą ekspozycję na gali, te gale są bardzo profesjonalnie i dobrze zorganizowane. Także ten odbiór kibica oglądającego, nawet tego, który nie stawia, to jest bardzo dobry i to jest dla nas ten profesjonalizm stawiany na pierwszym miejscu. Natomiast czy ktoś później obstawi, czy nie obstawi, to już jest jego indywidualna sprawa i my no, nie zachęcamy do obstawiania, po prostu zachęcamy do tego, żeby oglądać i wspierać te sporty walki, tak jak z Fenem. A jeżeli ktoś chce sobie rozrywkowo obstawić, to jest jego kwestia. No i to jest świetna puenta, słuchajcie. Chcecie grać, grajcie z głową, nie namawiamy, ale jeśli chcecie zagrać, zagrajcie w TotalBecie. Jest to nasz partner m.in. organizacji Fight Exclusive Night, organizacji HFO, organizacji Armia Fight Night. Kto wie, być może jeszcze inne podmioty dojdą. Firma wspiera sporty walki, oczywiście w dobrze i szeroko pojętym interesie firmy i klientów, więc zachęcamy. Dziękujemy bardzo, panie Dawidzie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Miłego wieczoru.